Siemanko, we wtorek, pogadanka o Embedded, klasycznie, co tydzień już. Dzisiaj mam takie dwa małe tematy. Pierwsze to, dlaczego warto dołączyć do mojego kursu, a w drugiej części spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy ten kurs da mi pracę. No ale najpierw, czy warto dołączyć do mojego kursu? No, kursów z programowaniem jest dużo i może rodzić takie wątpliwości, czy akurat ten mój jest spoko. Spróbuję Tobie powiedzieć, czym mój się różni, jakie problemy rozwiązuje, problemy osób początkujących, tak żebyś miał jakiś obraz, czy warto. No i po pierwsze, no oczywiście skupiłem się na tym, aby pokazać Ci, jak wygląda programowanie mikrokontrolerów STM32 samo w sobie, tak? Poznajemy podstawowe peryferia, jak GPIO, UART-y, I2C, SPI, co tam jeszcze jest, SDIO, USB, pokazuję Ci FreeRTOS-a, jak sobie z nim radzić. Także te podstawy są, ale to nie jest wszystko, bo nie tylko pokazuję Ci, jak z tymi peryferiami, jak je ustawić, ale właśnie jak z nimi pracować, czyli jak ich używać, w jaki sposób, tak, aby one poprawnie działały i robiły to, co chciałeś. Po drugie, już na samym początku kursu mierzę się z problemem usuwania delaya. Coś, co większość innych kursów wprowadza na samym początku, czyli delaya, na przykład do mrugania diodą, do debounce'u przycisku, no to ja z tym się rozprawiam już na samym początku. Pokazuję Ci dwie techniki radzenia sobie z delayem, tak aby po prostu te miganie diodą czy czytanie przycisków nie blokowały Twojego kodu. Postanowiłem skończyć z tym raz na zawsze i w moim kursie od razu mówię, jak to robić. Kolejny punkt. Pracujemy na sprawdzonym sprzęcie, czyli mamy płytkę od ST. Wybrałem taką, a nie jakiegoś Chińczyka, bo jest to pewne. Mamy tam debugowanie, które na pewno działa, mamy tam ST-linka oryginalnego, który na pewno działa, więc jakieś dzikie problemy z połączeniem albo z tym, że programator nie widzi układu, są nam po prostu niegroźne. Ja tutaj odradzam zawsze chińskie płytki do nauki programowania, bo masz się uczyć programować, a nie masz się uczyć tego, co Chińczyk zrobił na swojej płytce. W dalszej kolejności mówię i pokazuję, jak pracować z DMA. Zauważyłem, że to też jest problem u osób początkujących, że nie ogarniają, że jest coś takiego jak DMA i że jest to taki byt, który działa sobie w tle mikrokontrolera, że jest coś, co gdzieś obok nas pracuje. I no, często te osoby początkujące pracują z DMA w ten sposób, że czekają, aż zakończy transfer, a to nie na tym polega. Do DMA się zleca wysyłkę i wraca się do niego tylko, jeżeli tą wysyłkę skończy, a nie my na tą wysyłkę po prostu czekamy aktywnie. Kolejny problem, jaki zauważyłem, jest również powiązany z delayami. No bo jeżeli my się blokujemy w kodzie, pytamy na jakimś forum, jak sobie z tym poradzić, to zawsze przyjdzie ktoś bardzo doświadczony i powie Ci, że tylko RTOS-a tutaj użyj. No i mamy katastrofę, bo teraz taka osoba początkująca bierze tego FreeRTOS-a i próbuje nieudolnie dołączyć do projektu. I to rodzi mnóstwo katastrof, bo nie wiemy, jak używać tego RTOS-a na samym początku, a ślepo trzymamy się tego, co nam ktoś doświadczony powiedział. No nie róbmy tak. Dlatego ja w kursie nie dość, że opowiedziałem o całym RTOS-ie, jak on działa, jakie ma komponenty i tak dalej, to zrobiłem prawdziwy, podkreślam, prawdziwy projekt na FreeRTOS-ie, bo mnóstwo poradników FreeRTOS-owych polega na tym, że my wszystkie komponenty poznajemy na princie i na LEDach. No niestety na princie i na LEDach to wszystko będzie nam działać, ale jak dołączymy do tego I2C, jak dołączymy ADC, jeszcze DMA, no to te printy i LEDy mają się nijak do tego, jakie my problemy spotkamy tworząc prawdziwy projekt. Dlatego ja wrzuciłem do kursu prawdziwy projekt na FreeRTOS-ie. No i przede wszystkim w moim kursie skupiam się na tym, aby nauczyć Ciebie programować, a nie pokazać Ci, co możesz robić na mikrokontrolerze, tak jak to bardzo dużo poradników robi. Pokazuję Ci, jak stworzyć swoją bibliotekę, albo jak świadomie użyć bibliotekę znalezioną w internecie, bo to, że coś w internecie istnieje, nie znaczy, że jest dobre, albo że się w ogóle nadaje do naszego projektu, czy do mikrokontrolera.
pokazuję Ci, jak sobie z tym poradzić, bo to nie jest wcale aż takie proste. No i naprawdę kładę nacisk na to, aby przekazać Ci to, jak programować, a nie jak używać gotowców i jak kleić dwa kody. No, nauczmy się rozumieć, co się w naszym kodzie dzieje i pisz mi to, co chcemy, żeby ten kod wykonywał, a nie jakieś tam losowe rzeczy wklepujemy. No dobra, a co jeśli chodzi o pracę? Bo często dostaję właśnie takie pytanie, czy ten kurs da mi pracę? To odpowiem może tak, to zależy. Przede wszystkim to nie kurs daje Ci pracę, a Ty tą pracę zdobywasz na podstawie kursu. To jest zasadnicza różnica, bo nie może być tak, że Ty kupujesz kurs i po zakupie tego kursu nawet go nie przechodzisz w całości i Ty wymagasz tego, że ja Ci dam jakiś papier, który da Ci pracę. To niestety to tak nie działa, bo liczą się umiejętności, a nie to, jakie kursy Ty kupiłeś i jakie masz certyfikaty. No, ja nauczony studiami i różnymi innymi szkołami wiem, że wcale nie trzeba się uczyć, aby zdać studia. Więc odpowiadając na pytanie, nie kurs da Ci pracę, ale wiedza w tym kursie zdecydowanie da Ci pracę. Jeżeli się tego nauczysz i to zrozumiesz, to na pewno zdobędziesz swoją pierwszą pracę w Embedded na podstawie mojego kursu, tak? Wiedza daje Ci pracę, Twoje umiejętności dają Ci pracę, a kurs pomaga Ci to zdobywać. O matko, zamarznięte morze, chcesz zobaczyć? Proszę bardzo, jak zatoczka zamarzła. Pierwszy raz takie coś widzę. Hyc. Nie wiem, czy wejść. Boję się trochę wchodzić. Ale ładnie to wygląda. No dobra, Mati, a gdzie jest ten Twój kurs, kurde, co? No, znajdziesz go na kurs stm32.pl. Wczoraj została uruchomiona sprzedaż drugiej edycji. Masz czas do piątku, do godziny 20 na to, aby zdecydować się na zakup. Tam pod kurs stm32.pl, albo tu masz, albo w opisie na dole, jeżeli na YouTube oglądasz, masz wszystko to, co się w kursie zawiera. Masz co do jednej lekcji rozpisane, co tam jest. Masz wszystkie inne szczegóły, warunki uczestnictwa i tak dalej, ale masz też kilka przykładowych lekcji. Wrzuciłem tam 5, z tego co pamiętam, przykładowych lekcji, takich fajniejszych, po to, abyś zobaczył, jak ten kurs wygląda, czy to, jak ja tam gadam i przekazuję wiedzę, Ci odpowiada. Także nie kupujesz nic w ciemno. Poza tym ten kurs to nie jest nic nowego, nic jakiegoś niesprawdzonego. To jest już druga edycja i w poprzedniej wzięło udział ponad 200 osób, także jest potwierdzenie, że ten kurs działa i jest wart, więc no, sam sobie odpowiedz, czy warto. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania co do kursu, możesz do mnie napisać, czy to wiadomości prywatnej, czy to mailowo. I zapraszam również w piątek na godzinę 18. Zrobimy sobie godzinkę takiego Q&A przed zamknięciem. Na wszystkie tam pytania dotyczące kursu będę odpowiadał przez godzinę przed zamknięciem. Mam jeszcze taki malutki update kolejnego dnia, bo zaraz po tym, jak wrzuciłem ten film na Instagram, o godzinie 17 napisał mój obecny kursant, że zdobył pracę. Tak, czyli da się po moim kursie zdobyć pracę, to już nie są tylko jakieś moje gdybania, to jest prawda i rzeczywistość. Można po moim kursie zdobyć pracę. To co, jesteś gotowy na naukę STM32? Bo ja jestem gotowy, żeby Cię uczyć. Także do zobaczenia, mam nadzieję, w kursie.